Witam Państwa, tym razem w sali zamkowej BWA. Rozmawiamy dzisiaj z Panią Dyrektor o czym? Marek Sobczyk, jeden z największych przedstawicieli ekspresjonistów polskich. Pokazał u nas wystawę pod bardzo dziwnym tytułem. Badanie mózgu w Polsce od 1989 do 2006. Wystawa w malarski sposób opowiada o wszystkim, co jest związane z naszym życiem w Polsce. O zagrożeniach związanych z tym naszym życiem, o dominującej wszemi wobec polityce, o zagrożeniach społecznych, co jest dużym jakby aspektem tej wystawy, a wreszcie o zagrożeniach związanych z odejściem od kultury antycznej, czyli od chrześcijańskiej. Wystawa jest naprawdę bardzo mocna, niezbyt jest to miłe w sensie oglądania i dotykania tych spraw bolesnych, no ale cóż, malarstwo też musi mówić o tym, co się dzieje tu i teraz. Ale mówi Pani, że nie jest to miłe, ale w oglądaniu to już zupełnie inny odbiór jest. Nie. Koło tych obrazów nie można przejść obojętnie tak naprawdę i te obrazy mówią o czymś, co trapi większość z nas, Polaków. Jakieś przykłady, bo tutaj wiem, że autor był, opowiadał o każdym obrazie. One wynikają z jakichś takich medialnych, na przykład sytuacji jak na przykład zabójstwo małej Magdy. O rzeczach, które nas dotyczy, czyli na przykład nędzy, która nas zaczyna ogarniać. O zagrożeniu podstawowych dogmatów moralnych i etycznych. O tym wszystkim ta wystawa mówi, tylko trzeba zatrzymać się przed każdym obrazem i po prostu pomyśleć i przypomnieć sobie pewne rzeczy. Czyli takie dosyć szerokie spektrum tego wszystkiego, co nas otacza. Tak. Malarski sposób przekazany, ale szeroki. Co jeszcze takiego ciekawego moglibyśmy tutaj powiedzieć na temat tych obrazów? One techniką jakąś specjalną są malowane? One są malowane techniką tradycyjną. Albo olej na płótnie, albo też akryl na płótnie. I warsztat, opanowany warsztat artystyczny przez Marka Sobczyka to jest jakby, no, to jest narzędzie. On chce więcej powiedzieć przez te obrazy. Czyli to jest takie jeszcze więcej niż to, co sam przekaz, tak, niż przekaz wizualny, zdecydowanie tak. Większość tych obrazów jest w kolorze, jest dużo tych kolorów. Tak. Ekspresja polega między innymi na tym, że się stosuje pewne środki, na przykład jednolita plama, obrysowana plama, że temat jest taki, a nie inny, że używa się dość kontrastowych kolorów. To są zasady ekspresji, które wynikają z ekspresji na przykład niemieckich, tam na początku XX wieku były oplotem w okresie wojujących artystów w latach 80. używane właśnie jako styl, jako tendencja i wykorzystania naprawdę w sprawach politycznych i społecznych. Jak Państwo przypominacie sobie ekspresję polską lat 80., czyli Republika Bananowa, w którym gościliśmy tą wystawę i realizowaliśmy ją później wspólnie z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, po całej Polsce i po połówce Europy, gdzie wszędzie zdobywa naprawdę wielkie sukcesy. I Marek Sobczyk należał właśnie do tego nurtu i dlatego wróciliśmy do tego artysty, który jest naprawdę artystą wybitnym, jest intelektualistą, choć na pierwszy rzut oka może tego nie zauważamy, ale to są prace, które, tak jak książkę należy przeczytać, to te obrazy należy obejrzeć i wrócić do konkretnych sytuacji. Podpisy, które są tutaj pod pracami, one bardzo jakby kierunkują na myślenie artysty i przetworzenie tego myślenia i odbioru rzeczywistości w konkretnym czasie na dzieło sztuki. Dużo jest takich obrazów tutaj na tej wystawie? Jest dużo obrazów, jest 60 parę, nie pamiętam dokładnie, ale pokazują te takie najważniejszą problematykę dla autora. One zostały wybrane bardzo zdecydowanie, powieszone tak, jak sobie autor życzył, jeżeli chodzi o tematykę, a także te chronologię. A to nie,
nie bardziej jest tak, że problematykę, którą bardziej media się skupiły? To, że media się skupiają na tej problematyce, to znaczy, że są czułe na sytuację społeczną i polityczną. To jest pozytyw. Tak samo jak artysta jest czuły na tą problematykę, a nie na przykład na problematykę estetyki. Bo nie o to chodzi w tych pracach. No tak. Ale na razie zostawmy ten temat. Ja tutaj widzę to, co pani tu przygotowała. Konkurs. Tak, w końcu ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs na malarstwo o tematyce ogrody. Taki ma tytuł. To jest powrót do jedynego konkursu, który zrealizowaliśmy tu w Zamku w Książu. I ten konkurs w ówczesnym czasie był po prostu nas ilością prac, które przyszły nas przerazi, bo było w pierwszej edycji 260 parę, około 300 prac, a później było około 200 prac. To była naprawdę olbrzymia wystawa i ta tematyka ogrody cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W tym roku jest 25 lat od pomysłu Święta Kwiatów, a potem Festiwalu Kwiatów i Sztuki. I postanowiliśmy wspólnie z Zamkiem Książę w Wałbrzychu i z panem prezesem Urbańskim jakby wejść w współorganizację tego wydarzenia poprzez ten konkurs, a następnie wystawę prac po konkursie, która ma być nie tylko w salach BWA, właśnie nie będzie jej w salach BWA, ale będzie we wszystkich możliwych pomieszczeniach, gdzie będzie dostęp zwiedzających czy uczestniczących w tym wydarzeniu. A co szczególnego w tym konkursie, bo no wiadomo, że na Święto Kwiatów po raz pierwszy to będzie też w palmiarni się odbywało. Czy palmiarnia też ma być użyta w tym konkursie jakimś elementem? Proszę Państwa, to będzie zależało od ilości zgłoszeń. Termin upływa 11 marca, to jest termin końcowy, kiedy artyści profesjonalni mogą zgłosić się do tego konkursu. Jest taka forma, że zgłaszają się przede wszystkim maksymalnie dwoma pracami określonymi wymiarami. To musi być malarstwo, a nie grafika czy rysunek. Musi być tam zamieszczone dossier artysty i to ma być do tego załączone zdjęcie. Po tym pierwszym etapie będziemy wraz z komisją, a przede wszystkim komisja składająca się z wybitnych krytyków sztuki i profesorów oraz pracowników Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dokładnie, będzie kwalifikowana wystawę. A w następnym etapie, jak już przyjdą prace, będzie to kwalifikacja do nagród. Jeżeli chodzi o wystawę, jak się zorientujemy, ile prac naprawdę przyjdzie, to wtedy będziemy się zastanawiać, w którym miejscu. Jesteśmy tak, przepraszam za trywialność określenia, dogadani z panem prezesem, że chcemy po prostu tymi pracami jakby objąć całość udostępnioną do zwiedzenia. Być może również będzie to palmiarnia, czego już jeszcze w tej chwili nie wiem, bo nie wiem, ile prac dojdzie. Jedna zasada jest, że to musi być malarstwo, nie może być grafika, czyli technika odbijana, ani też rysunek, czyli rysunek czymkolwiek nie byłby wykonany bez użycia farb dodatkowych, dyskwalifikuje tą pracę. No, wzorem poprzedniego konkursu, jakby pani oceniła tamte prace, na jakim poziomie były? No, wzięli udział profesjonaliści, poziom był oczywiście bardzo różny i w różnych kierunkach szło to malarstwo, od naprawdę bardzo tradycyjnego, realistycznego prawie, po konceptualizm, także całe spektrum różnego typu wypowiedzi artystycznych. Artyści mają zadanie zgłębić się nad tematyką ogrody jako takie, przy czym te ogrody to nie jest tylko kwestia pokazania ogrodu, ale pokazania czegoś, co człowiek świadomie realizuje poprzez ingerencję w konkretną przestrzeń z wykorzystaniem konkretnych naturalnych elementów jak drzewa, krzewy, kwiaty, kamieni itd. Ma być to świadoma myśl przekazana na płótno.
poprzez ogrody, które w takim metafizycznym znaczeniu są związane bezpośrednio z człowiekiem, jego odczuwaniem, jego jestestwem, jego indywidualnością, czyli te ogrody, które są w każdym z nas. Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że to będzie no, równie wysoki poziom jak poprzednio, ale oprócz partnera, jakim jest ewidentnie przedsiębiorstwo Zamek, znaczy Zamek Książ, przepraszam, w Wałbrzychu, zmiana nazwy nastąpiła, bardzo nam tutaj odpowiedział rzetelnie na naszą ofertę Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ ten temat, który jest ich żywotną jakby klamrą działania, bardzo ich zainteresował, a przede wszystkim zwrócili uwagę na działalność edukacyjną naszą przy okazji tego wydarzenia, czyli na warsztaty, które będziemy prowadzić pod kuratelą artystyczną i naukową Beaty Flans, tym razem dla dzieci z przedszkoli. Odezwały się już konkretne przedszkola z miasta Wałbrzycha i poza nim, więc najlepszą wybraną artystyczną propozycję również umieścimy w katalogu do wystawy profesjonalistów, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe będzie wydarzenie. Te warsztaty będą trwały przez 3 dni. 18 marca ma być tutaj otwarcie tego wernisażem dla tych przedszkolaków z udziałem ich opiekunów, rodziców, dziadków i zapraszamy wszystkich i sąsiadów, żeby te dzieci mogły poczuć wartość swojej pracy i bardzo indywidualnego, mam nadzieję, myślenia. Dzieci będą również pracowały na profesjonalnym materiale, czyli nie kartka papieru z bloku, ale płótno, oleje, więc mam to wszystko pokazać możliwości tego tworzywa. Ponieważ Beata Flans jest znana z tego, że jest niezwykle medialną osobą, kolorową, zachęcającą dzieci, młodzież, ale nie tylko do pracy takiej artystycznej, do otwarcia się, do pokazania tej własnej wrażliwości, otwarcia się na zewnętrzność, więc myślę, że to będzie bardzo interesujące wydarzenie. Wszystkich Państwa oczywiście gorąco zapraszam, zarówno w trakcie wystawy, tych najmłodszych, prawie że już artystów, a także wystawę profesjonalistów. Zapraszam oczywiście na obchody Święta Kwiatów, czy Festiwalu Kwiatów i Sztuki, bo mam nadzieję, że tym razem, pierwszy raz będzie to naprawdę takie właśnie zestawienie, tak, i w formie, i w treściach, czyli i propozycja kwiatów, i propozycja sztuki i mam taką nadzieję, dlatego bardzo rzetelnie pracujemy na rzecz tego wydarzenia. Otwarcie wystawy profesjonalistów planujemy na 26 kwietnia. Ta wystawa będzie, tak jak mówiłam, pokazywana w przestrzeni zamku i być może palmiarni, zobaczymy jeszcze, ale też później ją przeniesiemy do naszej siedziby, ponieważ oprócz tej wystawy będziemy pokazywać rzeźbę Stanisława Bracha z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźbę, której używa przede wszystkim porcelany i wszelkich technik na gorąco, czyli ceramicznych. Bardzo zabiegał o tą wystawę tu właśnie, ponieważ nadal uważa, że jest to serce polskiej porcelany i mam nadzieję, że tak już zostanie, przynajmniej w mniemaniu artystów. No i niech tak zostanie. Myślę, że na konkurs wpłynie dużo prac. Podobnie jak w ubiegłym roku. Tak samo jak i tutaj no, zwiedzających nie brakuje na pewno tutaj przy tej wystawie. Tak i z tym, że no nie jest to jakby najbardziej rzetelny termin, jeżeli chodzi o ilość i frekwencję, ale wystawa potrzebuje takiego kontaktu i analizy, czyli nawet może dobrze, że nie jest szybko. Czyli lepiej na spokojnie sobie przyjść. Zdecydowanie gorąco zapraszam. No to ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.